Dzień dobry. Zdałby pan test z angielskiego, ósmoklasisty? O, nie wiem. Myślę, że tak, bo jednak posługuje się tym językiem w miarę swobodnie. Z angielskiego by pan dał radę, ale z matmy. Dzień dobry. Moim gościem jest Adam Niedzielski, minister zdrowia, jeśli państwo nie poznali po głosie. No, matma już była, zdaje się. Słuchajcie, trzymajcie się, my trzymamy za was kciuki. Mówię do wszystkich ósmoklasistów. To ja też się przyłączam. Chcecie dać ósmoklasistom i nie tylko zresztą, bo dzieciakom do 18 roku życia darmowe leki, no to się ucieszą. Czy ich rodzice się ucieszą? Myślę, że ich rodzice się ucieszą, ale naprawdę to nie patrząc tylko jakby na efekty kliniczne i samą kwestię dania leków, to jednak to jest też taki ruch, który no, pomaga tym najmniej zarabiającym w dostępie do leków. Pan już zaczyna jakąś pieśń, a my jeszcze nie ustaliliśmy, kto dostanie, co dostanie i kiedy dostanie. To po kolei. Kto? No, w tej chwili program lekowy, darmowe leki jest dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Teraz obniżamy tą granicę dostępu do wieku o 10 lat z jednej strony. Czyli 65 plus, ale jeszcze dodatkowo dochodzi nam grupa od 0 do 18 roku życia. I oni też będą dostawać darmowe leki. Czyli wiemy już kto. Tak. Zanim co, bo to najtrudniejsze, to od kiedy. No, pierwsze przymiarki mówiły o roku 2024, ale przygotowujemy rozwiązania legislacyjne, które będą jeszcze przyjęte w czerwcu i wtedy tak naprawdę zadecydujemy, czy ten program być może będzie już dostępny od września. Być może od września, a na pewno od stycznia przyszłego roku. Jeśli oczywiście... A zaraz, czy to musi przegłosować Sejm, czy to będzie pańska decyzja? Nie, to musi przegłosować Sejm. W ustawie jest określona grupa wiekowa, dla której jest gwarantowany dostęp. Ja decyduję o zakresie lekowym. No właśnie, bo teraz dochodzimy do tego, co. Wie pan, jak ja słyszę darmowe leki, to myślę sobie oczywiście, pierwsza myśl jest taka. Wszystkie leki dla tych, których tam wymieniliśmy, będą za darmo. No ale nie wszystkie. No nie wszystkie, nie. No. Szanowni Państwo, tutaj może rzeczywiście to jest dobra okazja, żeby wyjaśnić, że żeby lek wszedł do systemu refundacyjnego, czyli żeby państwo dopłacało w jakikolwiek sposób, a w tym programie był za darmo, to najpierw musi przejść ocenę skuteczności tej technologii lekowej. No dobrze, ale przyjmijmy, że są leki, które już są na rynku, o których wiemy, że są skuteczne. No to muszą wejść do systemu refundacyjnego, czyli firma musi złożyć wniosek. Czyli pan musi o tym zdecydować ostatecznie. Tak, no musi złożyć wniosek, że ten lek chce, żeby był w systemie refundowanym. 2057 leków jest w tej chwili. W programie 75+. Tak. Już o tym mówię, bo wszystko zaraz powiem. Pan tak jak z RMF-u, wszystko szybko. Panie ministrze, no więc jest 2057 leków, a teraz konkretnie rozumiem, że będzie więcej, no bo będą leki też dla dzieci. Tak, i tutaj w tej chwili w ogóle wszystkie leki, które są w systemie refundacyjnym, nie te, które są w programie, to jest ponad 4100 leków. I plan jest taki, żeby nie tylko ograniczyć już ten plan do 2050 kilku leków, tylko żeby pełną listę refundowanych leków dać darmowo. Czyli będzie tak, teraz powiedzmy sobie konkretnie, jeśli mam dziecko i ono dostanie receptę na jakieś leki, to jest nadzieja, że one będą, choć być może nie wszystkie, w liście darmowych leków. Dobrze to rozumiem? Tak. Bo jeżeli myślimy chociażby o antybiotykach... Jeżeli myślę o tym, że pójdę sobie po polopirynę bez recepty, to nie. Bez recepty, bez refundacji na pewno nie, bo to jest przestrzeń, świat leków jest ogromny. Wiadomo, to chodziłoby, to wtedy wszyscy by sobie je wynieśli i tyle. No dobra, czyli mniej więcej wiemy, że, proszę Państwa, to ważna deklaracja, być może od września, na pewno od stycznia, dzieci i seniorzy 65+, lista leków. No i tu oczywiście będą boje, już widzę jak koncerny będą walczyły o to, żeby ich leki się na tej liście znalazły. No to jest typowa sytuacja, gdzie każde takie zwiększenie poziomu refundacji jest oczywiście dla producenta bardzo korzystne. Panie ministrze, zwracam się do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. Mamy w tej chwili 25 300 000 dawek szczepionki przeciwko COVID-owi. W trakcie realizacji mamy zamówienia, czyli przypływają do nas, albo już zaraz będą. Nie, już nie przepływają. Proszę. 675 000 mamy zamówień w trakcie realizacji. To znaczy, że zaraz będziemy mieli 26 milionów dawek. Po pierwsze, przypomnę, że rok temu w kwietniu wypowiedzieliśmy umowę z Pfizerem. Wypowiedzieliśmy je używając czy powołując się na klauzulę siły wyższej, bo ze względu na wojnę na Ukrainie i ogromny napływ uchodźców, szczególnie w tym początkowym okresie, stwierdziliśmy, że warunki proponowane przez Pfizera są nieakceptowalne i zmiana sytuacji, zmiana otoczenia uzasadnia naszą odmowę przyjmowania dostaw. I od tamtego czasu, poza krótkim okienkiem, kiedy przyszły te nowe szczepionki, które biwalentne są, czyli były na pierwotną wersję wirusa i tą omikronową, to poza tym krótkim okresem we wrześniu zeszłego roku nie przyjmuje. A co to znaczy zamówienia w trakcie realizacji? Ja mam te informacje oczywiście skąd? No ze strony internetowej oficjalnej. Ale Pfizer w tej chwili my być nie może nie Pfizer, ale mamy inne, prawda? Ale z innymi firmami udało nam się zawrzeć ugody i w ramach tych ugód my już nie przyjmujemy. Dobra, panie ministrze, mamy ponad 25 milionów dawek. Co my z tym zrobimy? No, chciałbym powiedzieć, że mamy jakieś cudowne plany rozdystrybuowania tego wśród innych krajów potrzebujących. Ale to nieprawda. Ale to jest po prostu nieprawda i tutaj niestety ta perspektywa zniszczenia szczepionek, bo tak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, to nie jest tylko kwestia rozliczeń. Powiedzmy sobie szczerze, że cała Europa jest utopiona. Nie, ale ona jest o wiele gorzej utopiona, bo my nie przyjmujemy tych szczepionek jako jedyny kraj w tej chwili. Do nas dołączyły Węgry, dołączyła Rumunia. Czy pan ma jakieś dane, ile w Europie jest? Bo ja mam starsze dane i wtedy było, proszę państwa, prawie 0,5 miliarda dawek. No ale w tej chwili właśnie wczoraj czy przedwczoraj była dyskusja na forum takiego specjalnego komitetu sterującego, gdzie Pfizer zmusza kraje do przyjęcia kolejnych ponad 90 milionów dawek. My absolutnie się nie zgodziliśmy na takie podejście. Do nas, tak jak powiedziałem, dołączyły Węgry i Rumunia, ale pozostałe kraje również mają ogromne wątpliwości, po co to robić. Kropka. A teraz bardzo ważne pytanie. Czy wprowadzi pan podatek od kebaba i od hamburgera? Ja pytam poważnie. No, kiedyś chyba była jakaś dyskusja na temat tego, że różne są rozwiązania na świecie, mówił Adam Niedzielski. Tak. Niektóre kraje wprowadzają opłaty na produkty zawierające dużo soli, czyli tak zwany junk food. No jako żywo junk food to... Tak, ale na razie nie zamierzamy wprowadzać żadnego opodatkowania. Ja przypomnę, że... Czyli nie będzie podatku na kebaby i hamburgery. Nie będzie podatku na kebaba. Ani na pizzę. Rozmawialiśmy o tym, co jest standardem takiej polityki prozdrowotnej państwa na świecie. A propos polityki prozdrowotnej, to od tego zaczniemy to dalszą część rozmowy, bo spytam, czemu właściwie pali coraz więcej Polaków. Pali papierosy, rzecz jasna. Niektórzy palą też głupa. RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. Ale ja spytam o tytoń, bo to jest poważna sprawa. Jak patrzę na te deklaracje, bo to oczywiście tego się nie da zbadać. No, można zbadać sprzedaż papierosów, a można... Ale są deklaracje. Deklaracje tego, że codziennie sięgam po papierosa. 31% deklarowało 12 lat temu i to było dużo. I ta liczba nam ładnie spadła do 24% w 2017 roku. To było przed pandemią 24%, a teraz mamy znowu 29%. Wśród mężczyzn chyba. Bo nie, chyba w ogóle. Ale rzeczywiście jest takie zjawisko. Ja jeszcze mam gorsze dane, które dotyczą palenia wśród młodzieży. Tak, gdzie młodzież się po prostu zachwyciła papierosami elektronicznymi. No i tak. Innymi tymi innowacyjnymi, jak to się tak ładnie nazywa. Wtedy się nie śmierdzi i rodzice nie wyczują. Być może to o to chodzi, ale generalnie niestety jest zjawisko takie, że zarówno w populacji dorosłych, jak i dzieci mamy odwrócenie trendu i w tej chwili... Pamięta pan jak główny inspektor sanitarny ogłaszał, że Polska będzie krajem wolnym od tytoniu. Taki plan nawet był, Polska krajem wolnym od tytoniu 2030. Za chwalić Boga 7 lat. Nie będziemy nie tylko wolnym od tytoniu, ale istnieje obawa, że nam to będzie rosło. Znaczy, Przede wszystkim powiedzmy sobie tak, że jest próba budowania takiej narracji, że te produkty, które są nowsze, są mniej szkodliwe. Tak. I to jest coś, co robi spustoszenie w sensie młodzieży, która dokonuje wyboru właśnie lekceważąc ryzyka, który w gruncie rzeczy nie zna. Bo panie ministrze, no wszyscy producenci zapewniają nas, że to, co oni produkują jest być może owszem szkodliwe, nie mówią, że nie, ale dużo mniej szkodliwe niż papierosy tradycyjne. No ale to jest bardzo taka podstępna narracja, podstępna z tego względu, że ona pokazuje, że tutaj mniejszą krzywdę sobie zrobisz, tutaj mniej to będzie szkodliwe i w związku z tym dzieciaki sięgają na większą skalę po to. A potem, jak się okazuje według różnych badań, prezentacji, że to jest tak naprawdę pierwszy krok do tego, żeby wejść w tradycyjne palenie. No dobrze, ale to jest tak, wy chcecie zwalczać palenie zarówno elektroniczne, jak i tradycyjne, ale jak? No, przede wszystkim jesteśmy też po analizie, tak jak mówiłem, tego, co się dzieje w grupie dzieci. Ja wystąpiłem do komisarz europejskiej, bo to są regulacje, które są na poziomie europejskim, o to, że dyrektywa antytytoniowa nie działa, bo ona nie odwróciła trendu związanego z tym ostatnim przyrostem palenia i w związku z tym oczekujemy zmiany tej dyrektywy, zmiany oczywiście, która będzie dalszymi krokami związanymi chociażby z tym, żeby te zapachowe tytonie czy inne substancje palone nie były mentolowe, bo to jest kolejny jakby taki, powiedziałbym, oszukujący, bo nie dający takiej dolegliwości w paleniu produkty. No dobrze, czyli ale wie pan, niech się pan nie gniewa, jak zrobimy, że to nie będzie mentolowe, to nie spowodujemy, że dzieciaki nie będą po to sięgać. No tak, tylko że proszę, ja chcę powiedzieć wyraźnie, że mamy do czynienia z odwrotną tendencją, że jest tendencja, żeby te produkty nowe miały pewnego rodzaju ulgę traktowania, jeżeli chodzi o reklamowanie i tak dalej. Dobrze, to teraz czas na deklarację jasną. Będą traktowane lepiej niż tradycyjne papierosy? Nie za mojej kadencji na pewno. Ja nie dopuszczę do tego, bo uważam, że ta fałszywa teza o mniejszej szkodliwości, ona po pierwsze nie jest udokumentowana, bo żeby widzieć efekty palenia tych nowych produktów, to trzeba bardzo wyraźnie, trzeba by, nie wiem, 20 lat musiałoby minąć, żebyśmy we wszystkich dziedzinach onkologicznych, kardiologicznych mogli się wypowiadać, więc pod tym względem absolutnie jest to nie fair. Znaczy, tak jest po angielsku not in my watch, nie za mojej kadencji, tak? No dobra, czyli pan na to się nie zgodzi, tylko jakby to panu powiedzieć, bo to tak naprawdę co państwo może zrobić? Może na pewno spowodować, że będzie zakazana reklama. Reklama papierosów zdaje się jest zakazana. Jest zakazana. Chciałem to powiedzieć. Zdaje się jest zakazana. Może spowodować takie ograniczenia, że jeszcze więcej miejsca będą zawierały zdjęcia dość koszmarnych raków, czy ostrzeżenia przed tym, że zostaniesz impotentem albo nie będziesz mógł mieć dzieci, do kobiet skierowane. Jakiekolwiek inne dramatyczne ostrzeżenia, które jak się ma lat 15 i tak się lekceważy, bo się ma to w trąbie, tak? Bo człowiek myśli, że będzie zawsze młody i zdrowy. To co może zrobić oprócz tego państwo? No, przede wszystkim państwo ma możliwości zarządzania ceną produktów. Czy myśli pan, że jak będą droższe, to będą mniej? Oczywiście, że tak, że są w mniejszym stopniu wtedy kupowane. Dobra, to papierosy podrożeją? Ja w tej chwili tego nie przesądzę, natomiast ja jestem zwolennikiem dalszego podniesienia akcyzy na papierosy. I na e-papierosy, prawda? Bo to tak, rozumiem, że to wszystko, bo to już nie jest kwestia jakby dodatkowego źródła dochodów, tylko to jednak działa skutecznie. Mówię o krótkim okresie. Dobrze, ale panie ministrze, bo teraz ta technologia poszła do przodu tak, że bo ja kiedyś wiedziałem, co to jest papieros. Każdy wiedział, co to jest papieros. Jeszcze jak my byliśmy małolatami. Natomiast teraz są jakieś waporyzatory, likwidy, podgrzewacze. Ja się nie znam. Tego jest od groma i ciut. I pan twierdzi, że tak, wszystko jest szkodliwe, wszystko powinno być poddawane takim samym restrykcjom? Ja chcę się dowiedzieć, ja nie powiem gdzie teraz z panem. Ja pamiętam, że w latach 50., widziałem takie materiały, też było ogłoszenie, że papierosy tradycyjne są praktycznie dobre dla zdrowia i nie było po prostu takich badań, które w oczywisty sposób by pokazywały te zagrożenia przede wszystkim nowotworowe. Teraz jesteśmy w takim samym czasie, to znaczy, że mamy nowe produkty, one nie są jeszcze dokładnie przetestowane, ich skutki nie są zweryfikowane pod kątem właśnie długiego oddziaływania, pod kątem nowotworów, chorób, schorzeń serca. Pan już to mówił. A ktoś mówi, że są mniej szkodliwe. Na jakiej bazie? Na jakiej podstawie? Dobra, ale to spuentujmy to jakoś jednoznacznie. To znaczy wszystkie te produkty będą tak samo traktowane, czyli będzie zakaz ich reklamy, i taka jest na pewno perspektywa ministra zdrowia. Będą podlegały takim samym restrykcjom, czyli na przykład nie będą sprzedawane dzieciakom do 18 roku życia. Tak jest. Przynajmniej w teorii, bo jak widać dzieciaki sobie świetnie radzą z omijaniem zakazów. No ja czasem jak przejeżdżam właśnie koło liceum, czy gdzieś to widzę, że tam stoi taka grupa. No dobrze, ale wie pan, to jest zwarta, słyszymy, jednym z powodów podobno, dla których więcej palimy i więcej pijemy, jest pandemia. Ludzie się w domach, mogli sobie zapalić w czasie pracy i mogli się napić w czasie pracy. Tak przynajmniej. Ja myślę, nie wiem, czy to jest związane z takim zjawiskiem, bo rzeczywiście mamy zdecydowane zwiększenie, skalę w ogóle większą różnych problemów psychicznych po pandemii. I one są związane z bardzo różnymi zagadnieniami. A oczywiście te problemy psychiczne często kończą się alkoholem. Dobrze, panie ministrze, o reklamie moglibyśmy gadać w nieskończoność. Są teraz sprawy wytaczane znanym celebrytom. Janusz Palikot jest skazany, chociaż on się będzie odwoływał, bo to wyrok nieprawomocny za reklamę alkoholu. A co skądinąd to jest dość absurdalne, bo Janusz Palikot produkuje alkohol, no to jak ma nie mówić, że on jest fajny? No nie, ale jeżeli narusza te reguły, na które są wskazane w prawie, to narusza te reguły. Dobrze, nie chcę w to wchodzić, bo to jest... On oczywiście twierdzi, że jest zupełnie inaczej, że niczego nie narusza, on po prostu... No ale to sąd jest od tego, żeby to ocenić i zdaje się, że sąd już to oceni. Na razie w takim postępowaniu nakazowym bez niego... Tak. Dobra. Ale to znaczy, że są dowody oczywiste. Czeka nas bardzo ciekawy proces i ja nie o tym, ja o ważniejszej chyba sprawie. Profesor Michał Nowicki, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mówi, że w ciągu 6 lat liczba uczelni prowadzących kierunek lekarski podwoiła się. Zmiany idą w kierunku felczeryzacji. Kiedyś byli felczerzy, tacy półlekarze. Felczeryzacji służby zdrowia. Nowe warunki nie dają rękojmi odpowiedniego standardu kształcenia. Tłumacząc na polski, nie mamy lekarzy, otwieramy nowe kierunki medyczne w... To chyba oczywista reakcja. W różnych uczelniach prywatnych. Akademia Kaliska, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Akademia Mazowiecka w Płocku. Wszędzie będzie można studiować medycynę? Nie wszędzie, bo też nie popadajmy od razu w skrajność. Natomiast... Niech pan przekona, ale nie, zaraz, bo jak ja słyszę, jak profesor medycyny, prorektor Uniwersytetu Medycznego mówi, że te zmiany idą w kierunku takim, że poziom kształcenia będzie coraz gorszy. Ale to znaczy co? On sam siebie recenzuje, że będzie coraz gorzej uczył? Dlaczego? On nie mówi o swojej uczelni. Mówi o tym, że nie chciałbym teraz obrazić żadnej z tych wymienionych uczelni, ale jeśli zaraz się okaże, że w Psiej Wólce powstanie filia wyższej szkoły płukania wiśni, panie redaktorze, na której będzie można studiować medycynę... To po pierwsze musi zostać oceniona w tym wstępnym fazie składania wniosku, ale bo to się składa wniosek. Żeby tych uczelni było jak najwięcej i ja to nawet rozumiem. Oczywiście, że chcemy, żeby było jak najwięcej uczelni zapewniających dobry standard kształcenia. Właśnie chciałbym o to spytać, czy pan da gwarancję, że... Oczywiście, że dam gwarancję, bo po pierwsze jest jednolity egzamin na koniec tych studiów, to znaczy to są te same pytania dla studentów, niezależnie od tego, czy oni są z dużego ośrodka akademickiego, czy z nowo powstałej uczelni i paradoksalnie okazuje się, że w ostatnich latach ci studenci właśnie nowo otwieranych kierunków zajmują bardzo wysokie lokaty, bo to zawsze jest też pewnie taki efekt świeżości polegający na bardzo intensywnej pracy i kadry akademickiej i studentów. Dobrze, chcę pan powiedzieć, że, bo to są zwykle płatne studia w tych prywatnych szkołach, no to w prywatnych szkołach są zawsze płatne studia, że ci ludzie, którzy się nie dostali na Uniwersytet Medyczny w Warszawie, bo za słabo zdali matury, no bo to jest teraz to kryterium, ale dostali się do szkoły, nie wiem, w Płocku albo w Kaliszu, w Elblągu, w Garwolinie, gdziekolwiek. Oni będą lepszymi lekarzami? Nie, oni będą dobrymi lekarzami, którzy są wykształceni według standardowego zestawu kompetencji, bo to się w ten sposób opisuje. Rozumiem, że tym sitem, które spowoduje ostateczny odsiew, będzie egzamin lekarski. Ostateczny, ale proszę pamiętać, że wcześniej, żeby taki kierunek założyć, to trzeba spełniać standardy i to standardy dotyczące infrastruktury, kadry. Ta kadra najczęściej jest akurat pracująca i na tych uczelniach, które są dużymi ośrodkami akademickimi. To jest naprawdę, wie pan, ja pamiętam... Kwestia egzaminu jest znacznie łatwiej, znacznie jaśniejsza. A potem jeszcze jest specjalizacja również, na którą się trzeba dostać. Ale można być lekarzem bez specjalizacji, nawet pewna znana celebrytka ogłaszała, że jest mamą ginekolog, chociaż w żaden sposób ginekolożką nie była. No, zdaje się, że tak dokładnie wygląda. No więc właśnie, więc pytanie jest jasne. Rozumiem, że tutaj będzie sito w postaci egzaminu. Tak, tak jest. Ja mam jeszcze jedno, a mam całą masę pytań. Króciutko więc. Kiedy zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego? Z końcem czerwca. Na to już zapowiedzieliśmy, że z końcem czerwca będzie zniesiony stan zagrożenia. Panie ministrze, po pierwsze, to jest bardzo ważna rzecz. Udało wam się wreszcie przepchnąć ustawę o sieci onkologicznej. Jako społeczny rzecznik Polskiego Towarzystwa Onkologicznego bardzo za to dziękuję. 2 razy pan tutaj... Ja będę cisnął, mocno zwraca uwagę. Będę cisnął do końca mych dni, bo to jest strasznie ważne. No ale ustawa przeszła. Czy będą pieniądze na koordynatorów onkologicznych? I czy nie skończy się to tym, że ten fantastyczny wynalazek, jakim jest koordynator, czyli człowiek, który ma nam pomóc w przechodzeniu wszystkich medycznych procedur, nie będzie miał na przykład nagle pod sobą 5000 pacjentów, czyli de facto będzie niedostępny jak ZUS i przychodnia. Nie ma takiego ryzyka. Zmiany wycen pod kątem finansowania koordynatorów. Tak, będą pieniądze w wycenach świadczeń onkologicznych. Wszystko tutaj jest zorganizowane. Ten proces naprawdę systematycznie idzie. Ja też chciałbym, żeby on wcześniej nawet był wdrożony, ale tutaj naprawdę ta sekwencja jest już dawno rozdefiniowana. I ostatnie pytanie to pytanie o pańską polityczną przyszłość. Skąd pan będzie kandydował do Sejmu? No tutaj szczerze mówiąc Wielkopolska jest bliska mojemu sercu. A to dlaczego? A dlatego, że w tym regionie jest bardzo wysoki poziom świadomości zdrowotnej. To jest region, w którym mamy największy chociażby udział w programie profilaktycznym 40+, również pod kątem szczepień i nie mówię tylko o szczepieniach covidowych. Ta świadomość profilaktyki jest bardzo wysoka. Czyli pan chce iść tam, gdzie pana chcą. To będzie Poznań, Piła? To jeszcze zależy od władz partii. Od władz partii. Adam Niedzielski, jak państwo zdecydują, że warto, no to będzie w przyszłym Sejmie. W tym go nie było. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu również. Tutaj mam całe mnóstwo jeszcze. To do następnego razu. Kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia.